Dzień dobry, witam serdecznie naszych klientów i naszych przyszłych klientów. Podczas rozmowy telefonicznej, kiedy przyszli klienci, przyszłe pary młode dzwonią do mnie i pytają, w jaki sposób oddajemy zdjęcia, mogę wiele powiedzieć na temat usługi swojej, na temat ofert, na temat ceny, ale jak powiedzieć przez telefon, jak pokazać, w jaki sposób oddajemy zdjęcia ślubne, że one są odpowiedniej wielkości, że są zapakowane w album. I właśnie po to ten mały filmik prezentacyjny. Proszę spojrzeć, to jest usługa, jedna z wielu usług, które świadczymy, bo mamy kilka, w której pokazane są, jak robione są zdjęcia. Oddajemy zdjęcia zawsze na papierze wywołane, odpowiadam od A do Z. Zdjęcie pary młodej w albumie wybranym przez Państwa młodych spółki po prostu. Duże zdjęcia 20 na 30. Tych zdjęć w albumie jest 25 sztuk. Klient wybrał te zdjęcia, ja je wkładam w album, retuszuję, bo wiem, które zdjęcia mu się dla klienta się podobały konkretne. Proszę spojrzeć. Ten album zamykam już, bo to nie wszystko. To jest jeden z kilku albumów. Tu klient wybrał sobie 25 zdjęć, które chce duże. Do tego dołączamy. Klient wybiera kolejne zdjęcia, około 40 do 50 zdjęć, które pakujemy w pracę bardzo autorską w fotoksiążkę. Kolor ten zawsze dobieram do mniej więcej koloru przewodniego, jaki był na przyjęciu weselnym. Tu akurat dobrałem do bukietów ślubnych. I jest to fotoksiążka personalizowana z podpisem Katarzyna i Piotr, 11 sierpnia 2018 roku. Twarde okładki. Są to całkowicie inne zdjęcia niż w tamtym albumie były. Niektóre na całą stronę wkładam, niektóre pomniejszam. Kilka stron dalej przewrócę. Więc to jest już druga pamiątka, ale to nie wszystko. To nie wszystko, co klient dostaje, bo jeszcze do tego są dwa albumy dla rodziców. I tu można znowu jeszcze inne zdjęcia włożyć. Ja tutaj jeden akurat album wezmę do ręki i klient wybrał. Zdjęcia dla rodziców są w formacie 15x21 zapakowane w oddzielny album. Wiadomo, że jedni rodzice będą mieli pewne zdjęcia, a drugi z rodziców będzie miał inne zdjęcie, wybrane oczywiście przez Państwa młodych, i też to pakuje w album. Jaki jest czas realizacji? Więc tutaj byłby jeszcze jeden album dla rodziców. Dla młodych, dla rodziców i pendrive, taki ładny pendrive ozdobny. Jeżeli tą usługę wykonaliśmy w 11 sierpnia, ja klientom zdjęcia oddaję obrobione na pendrive, takim ładnym, ozdobnym w ilości 600 czy 700 zdjęć, oddaję je mniej więcej 2 tygodnie później. Klient następnie ma mniej więcej tydzień, 2 tygodnie na wybranie zdjęć, czyli mamy już połowę września i ja robię je na gotowo w ciągu 2 tygodni, czyli początek października, zaledwie 2 miesiące po ślubie, klient ma już takie gotowe zdjęcia. Zapraszam serdecznie. Zapraszam serdecznie na umawiane spotkanie w zakładzie fotograficznym, żeby to dotknąć, by zobaczyć, jak to naprawdę przyjemnie się trzyma taką pamiątkę ślubną. Dzięki serdecznie.